rok 2020 uchwałą Rady Miasta Zakopane został ogłoszony rokiem doktora Tytusa Chałubińskiego. W tym też roku obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin i właśnie ta wybitna postać, sylwetka doktora Tytusa Chałubińskiego, jest głównym tematem przewodnim tegorocznej edycji Artystów Zakopiańskich 2020. Ja tylko wspomnę, że to jest już trzecia edycja. Ta wystawa pod nazwą Artyści Zakopiańscy odbywa się co 2 lata. W wystawie bierze udział 43 artystów reprezentujących różne pokolenia, różne dziedziny sztuki, od malarstwa, rzeźby, poprzez fotografię, tkaninę, nowe media. Przewodnim tematem jest oczywiście postać doktora Tytusa Chałubińskiego, ale zwracając się do artystów, aby odpowiedzieli, zderzyli się troszeczkę też z mitem Chałubińskiego i z tą epoką, w której żył, aby odpowiedzieli właśnie na pytanie, jakie wartości kulturotwórcze wprowadził właśnie Chałubiński dla Zakopanego i czy to też taka była próba refleksji mojej, czy samo Zakopane dla nas, dla Zakopiańczyków, jest ciągle taką Arkadią, o której marzył doktor Tytus Chałubiński. Wiele prac jest, tak powiedziałabym, bardziej duchowo związanych właśnie z tym testamentem ideowym, duchowym doktora Tytusa Chałubińskiego, ale są też prace, które bezpośrednio nawiązują do tematu doktora Tytusa Chałubińskiego. To są fotografie związane z miejscem też bardzo ważnym w Zakopanem, z Lasem Chałubińskich, czy dotyczące stricte wizerunku doktora Tytusa Chałubińskiego. Dla mieszkańców, dla samego Zakopanego ciągle jest żywa pamięć po doktorze Tytusie Chałubińskim, jak również jego testament ideowy i duchowy. Mamy wiele miejsc z nim związanych. Ciągle ta postać jest żywa w pamięci Zakopiańczyków, ale myślę, że warto ją ciągle przypominać i właśnie ta rocznica stała się taką niebywałą okazją do tego. Myślę, że mówimy o Chałubińskim jako król teatru, mówimy też jako odkrywca Zakopanego. To też ważne słowa, ale myślę, że Zakopane, zanim odkrył je Tytus Chałubiński, już było małą wioską, już były Tatry, natomiast co najważniejsze, doktor Tytus Chałubiński ustanowił Zakopane uzdrowiskiem, taką stacją klimatyczną i to spowodowało, że mieszkańcy Warszawy, Krakowa zaczęli tu właśnie licznie przyjeżdżać, lecząc gruźlicę. I mogę powołać się na słowa doktora Tytusa Chałubińskiego, gdyby nie ta moda właśnie wtedy na Zakopane, nie byłoby tak ważnym miejscem również współcześnie dla turystów i odwiedzających Zakopane. Nie chciałabym tylko, aby mówiono o Chałubińskim jako odkrywcy Zakopanego, ale przecież to również epoka, w której żył, bardzo wpływała na to, co działo się w samym Zakopanem. Chałubiński przyjaźnił się nie tylko ze środowiskiem lekarskim tutaj w Zakopanem, nie tylko te osobowości właśnie ściągał do Zakopanego, ale był to taki tygiel kulturotwórczy dla Zakopanego. Znał wielu artystów, przyjaźnił się z pisarzami, malarzami, w ogóle artystami w szerokim pojęciu. Trzeba powiedzieć, że był głównym inicjatorem powstania Szkoły Przemysłu Drzewnego tutaj właśnie na terenie Zakopanego, czy Szkoły Koronkarskiej w Kuźnicach. Właśnie była taka jego idea wraz z Heleną Mądrzejewską. Jego działalność właśnie na tym polu jest bezcenna, no ale przede wszystkim był lekarzem, który tutaj walczył z cholerą, walczył z wieloma chorobami atakującymi mieszkańców górali tutaj. Myślę, że takie światełko trochę wprowadził nowych badań lekarskich również tutaj do Zakopanego. To również jego słynne wyprawy bez programu, 6-dniowe czy kilkudniowe, gdzie turyści wyprawiali się w Tatry wraz z muzyką, z kapelą góralską i również nowe trasy w Tatrach zostały dzięki tym wycieczkom odkryte.